Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichlis i kolejna wyczesana bitewka. Tym razem bitewkę podesłał mi tutaj kolega Dudi. No, pędzi tym wizlem jak szalony, żeby sobie tylko czegoś nie urwał. Zobaczymy, co on tu wykręci. No, kolega niestety nie podesłał mi screenów końcowych, więc jedyne, co tutaj możemy podejrzeć, to zadane i otrzymane obrażenia, ewentualnie popatrzeć po prostu, jak mu się grało. No, wbił, kurde, na stronę przeciwnika, normalnie. No i... tu pusto. Podejrzanie pusto. Czyżby nikt w miasto tą stroną nie pojechał? No, może być ciekawie. Tutaj jakaś biedna palmaria sobie stoi, która sobie skosimy. No tak. Nie tyle było. Człowiek grający tutaj tą artylerią to tam pewnie... o, cisnął ostro. Ja mam ciekawa rola tych spoterów tutaj. Pani już mówiła, że gra bardzo dobrze wynagradza za wszelkiego rodzaju tutaj podświetlenia, wyświetlenia. Przynajmniej wiemy, że to, co robimy, ma sens. Oj. Ładnie go tam wykosił. O, tyłem, obram się. Ho, ho, ho. No i chyba amunicja się skończyła. No i... przeładowanie. ...3200 obrażeń, a bitwa dopiero co się rozpoczęła. Co my tu mamy? BMP! Mieliśmy BMP, trzeba się poprawić, skorygować. Trzech upierdniczonych. 3600 obrażeń. Chyba 3 minuty. Następny tam jedzie. Będziemy go gdzieś tam przykosić. A! Pan urodził się troszeczkę. Ale zaraz tutaj pewnie reszta go dojedzie. Tego co widzę, kolega z batalionu. Pechowo trafił. Na drugiej stronie troszeczkę nieciekawie się chyba tam zrobiło gdzieś, ale tutaj zamknęli dźwignika w Kleszczach w mieście. Tak bym sobie poradzić chociaż. Oj, te 90 tutaj mocno oberwał. Się wraca, Dudi. Kurde, muszę kiedyś dorwać tutaj parę osób i popytać o te genezy techników, bo niektóre naprawdę są ciekawe. Starana wizlem, nieźle. Oj, arietka. Pudła. No, tym razem raczej starało nam się nie uda. Dobra, miałem radę wykręcić. Ała. Zabolało, ale... dał radę. 5 ubitych. 5200 obrażeń. W tym jeden ubity z baniaczka. Arietka, na dodatek skierowana w tą stronę.
Tutaj kolega bardziej w obrażenia chyba poszedł niż spotowanie, ale całkiem dobrze mu to idzie. Bo tym w mieście tak naprawdę tutaj daleko co nie ma spotować, jedynie tam na góreczkach. Ale tam są już pozycje zajęte, a czerpią w tym momencie. Niestety. Rybka się odwróciła, ciekawe czy ten Stingray to wykorzysta. Tu jedzie nasza. No, prawdopodobnie zaraz biją gdzieś tam w okolicy bazy. Zabrakło dosłownie dwóch pocisków. Niestety tutaj arietka kradnie od jednego fraga. Oj, zarzuciło kolegę. No niestety przy tych prędkościach delikatne gdzieś tam zahaczenie o cokolwiek i fruwamy. Centauro 120. I... spudłował. A już powinniśmy dać radę, chociaż by tak no. Ale udaje się. Mało brakowało. 5-3. Została ramka. Została BMD4, został VBL. No, ramka może być ciężki, może chyba do zgryzienia. Zostało nam tylko 400 życia. Koledzy z zespołu mocno też ostrzelani. 4-3. 4-2. Udało się zniszczyć ramkę. Coś tam się świeciło przez chwilkę. Usunięty, 7 ubitych, 6895 obrażeń. Ajajajaj. Było blisko. No jest. Ładna wygrana, sporo killi, sporo obrażeń. Ciekawe miejsce do pojechania na samym początku. Przeciwnik myślę, że całkowicie zaskoczony obecnością tego pojazdu tam w tak wczesnej fazie bitwy. No mówię, szkoda, że tutaj kolega nie podesłał screenów końcowych, żebyśmy mogli zobaczyć dokładne wyniki, co tam udało mu się osiągnąć, ale oczywiście takie zagrania, takie bitwy jak najbardziej polecam. Jak widać, te pojazdy można użyć nie tylko do skampienia się w jednym miejscu i świecenia cały czas tego samego, co na tej mapie często jest spotykane. No także polecam takie bitewki. Oczywiście tutaj życzę jak najwięcej takich wyników. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.